Już za dwa dni rusza nabór wniosków na inwestycje związane z ochroną środowiska i klimatem. Taka nazwa tego działania. Łukasz, jak z Twojego doświadczenia, jak wygląda zainteresowanie tym działaniem i nabory, jak wyglądają nabory wniosków? No to zainteresowanie jest gigantyczne, tak można powiedzieć, bo tutaj na pewno wiele z Was pamięta, jak było przy rolnictwie 4.0 tak naprawdę. Niecały tydzień, 10 tysięcy wniosków. Tutaj będziemy mieli to pewnie w jeszcze większej skali i będzie to trwało miesiąc, więc różne estymacje, które gdzieś i w rozmowach z ARiMR-em, i w rozmowach z różnymi osobami z branży i z firmami doradczymi wskazują, że ta ilość naboru to będzie między 40 a 90 tysięcy rolników, którzy składają wnioski w ciągu miesiąca. Do nas na przykład w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zgłosiło się około 1600 nowych rolników, którzy zostawili kontakt, aby podjąć współpracę. No i z tego, co rozmawiamy na przykład jeszcze z trzema zaprzyjaźnionymi firmami doradczymi, to my gdzieś we czwórkę sami złożymy około 1500 wniosków. Po prostu po tych osobach, które gdzieś już mamy i z którymi współpracujemy długotrwale, jak i licząc te nowe osoby, które się gdzieś do nas zgłaszają. Więc jak sobie popatrzymy na tą ogólną pulę, no to zainteresowanie jest gigantyczne i to, co jest bardzo ważne, że tak naprawdę podliczając, o czym pewnie zaraz powiem, te zmniejszenie kwoty dla gospodarstw, które są we wnioskach grupowych, to można powiedzieć, że 6-7 tysięcy gospodarstw dostanie to dofinansowanie, czyli trochę będzie jak z rolnictwem 4.0, prawda, że bardzo duże zainteresowanie, pula, wniosek bardzo dobry, bardzo ciekawy, pula środków duża, ale wciąż niewspółmiernie mała w stosunku do tego zainteresowania, które jest gigantyczne i tam jest parę pułapek, na które trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę. Wrócimy do tych pułapek. Pula jest tam 950 czy trochę tak. ponad milionu, więc tak naprawdę to nie jest tak dużo. A wspomniałeś też o rolnictwie 4.0. Tam ciągle też to tak. się miele, to jeszcze nie jest tak. wypłacane, tak? Umowy są podpisane? Umowy są podpisywane, my już, że tak powiem, istotny udział, może nie w połowie złożonych wniosków, ale no, zbliżamy się do tego, mamy umowy podpisane. Na przykład ja sam w swoim gospodarstwie też już umowę podpisaną mam, weksle i tego typu sprawy. Właśnie, ale w niektórych województwach no, jest sygnalizowane, że to zamknięcie powinno być do końca roku. Tak naprawdę tych spraw, no ale jednocześnie też jest tak, że agencja wciąż ma, no, można powiedzieć, niedostateczne ilości kadr, no i wciąż są jakieś przesunięcia finansowe i na przykład jest przesunięcie do modernizacji, teraz jest trochę ciszej na KPO w zakresie małego przetwórstwa, wciąż są wnioski pszczelarskie, wnioski związane z wymianą eternitu, więc trochę to jest takim tyglu, w którym wciąż to wszystko się miesza. Wspominałeś więc o pułapkach, więc jakie są te pułapki, jakie niuanse dotyczące tego naboru? Więc przede wszystkim są dwa główne tematy, gdzie można poświęcić szczególną uwagę jako rolnik po prostu, który chce tę dotację otrzymać. I pierwszy niuans to jest niuans punktowy, a drugi to jest niuans finansowy. Więc zacznijmy może od tego finansowego, bo jak zawsze, że tak powiem, te pieniądze są ważne, w szczególności w branży dotacyjnej. Chodzi o to, że z komunikacji marketingowej firm i z tego, co jest na stronach internetowych, bardzo często można nieco mylnie założyć, że te 200 tysięcy dostanie każdy rolnik, który będzie uczestniczył we wniosku grupowym i że te 200 tysięcy i 80% refundacji równocześnie będzie zachowane dla wszystkich w grupie. No i ten, kto na przykład wcześniej, nie wiem, był przy grupowych wnioskach na modernizację, wie, że nie do końca tak działa, a tak jakby często bardzo dużo firm po raz pierwszy będzie przygotowało tego typu wnioski, co widać po komunikacji marketingowej, wprowadzają rolników w błąd, więc zapamiętajcie sobie, drodzy rolnicy, jedną bardzo ważną rzecz. To jest tak, że te 200 tysięcy liczy się w zależności od udziału kosztów kwalifikowanych pomiędzy poszczególnymi rolnikami w obrębie wniosków. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że jeden rolnik ma na przykład 100 hektarów, drugi ma 60 hektarów, trzeci ma 40 hektarów. No i finalnie, i może być tak, że ten rolnik, który ma 100 hektarów, ma 50% udziału w maszynach, ten rolnik, który ma 60 hektarów, będzie miał 30% udziału w maszynach, a ten, który ma 40, będzie miał 20 na przykład. Jak sobie to policzycie, na hektary to się zgadza. W praktyce najlepiej, żeby na hektary, najbezpieczniej na ten moment jest zakładać, że po hektarach to będzie liczone, prawda? No i jest tak, że mamy limit po 200 tysięcy na każdego rolnika, ale to jest 80% kosztów kwalifikowanych. No i wyobraźmy sobie dla uproszczenia, że ci rolnicy razem na przykład robią inwestycje wspólnie za 900 tysięcy, no nie? Wspólnie kupują, nie wiem, na przykład zestaw do striptila,
i jakiś opryskiwacz. Dla przykładu wyjdzie nam około 900 tysięcy netto. No i dzieje się tak, że ten, który ma te 100 hektarów, to on będzie miał 50% udziału w kosztach kwalifikowanych, czyli ma 450 kosztów kwalifikowanych, mnożymy to razy 0,8, wychodzi nam znacznie powyżej 200 tysięcy. Limit jest do tych 200 tysięcy, prawda? Mamy tego rolnika, który ma 30% udziału, no to on ma 300 tysięcy około, na przykład, i mnożymy sobie te 300 tysięcy razy 0,8, no to wychodzi nam 240 tysięcy refundacji, które jest ucinane do limitu 200 tysięcy. No i mamy trzeciego rolnika, na przykład, który ma 20% udziału w tych kosztach, no i u niego, jak już sobie to przeliczymy, to on ma 180 tysięcy kosztów kwalifikowanych razy 0,8 poniżej 200. Czyli tak naprawdę jest tak, że mamy jednego rolnika po 200, drugiego rolnika po 200 i trzeciego rolnika poniżej 200 i przeciętnie nie wyjdzie nam ani 80%, ani łącznie 200 tysięcy na każdego rolnika przeciętnie. I musicie o tym pamiętać, że ten limit refundacji, on się nie łączy w grupie na 600 tysięcy, tylko on wciąż pozostaje na etapie jednego rolnika i 200 tysięcy złotych. I to jest bardzo ważna rzecz, jak się dogadujecie między sobą w grupie, bo tam jest bardzo, bardzo ważny aspekt polegający na tym, że wprowadza się na etapie wniosku umowę podziału. Jak będziecie tymi maszynami pracować? Kto będzie miał jakie udziały? Może gdzie one będą przechowywane i tego typu rzeczy na wzory w agencji? I z racji tego, że mamy już system cyfrowy, jak tej umowy się nie wrzuci w system, to nie idzie się dalej. Czyli już na etapie składania wniosku będzie ciężko, że tak powiem, złożyć same okładki, jak kiedyś to się robiło bez systemu cyfrowego, tylko już teraz trzeba się dogadać na te maszyny. A my mówimy bardzo często, że to tak naprawdę jest jak małe małżeństwo na 5 lat między sobą, no bo macie umowę, którą się wiążecie, będziecie razem użytkować te maszyny, tak jakby obiecacie sobie, że nie zmniejszacie na przykład tej powierzchni produkcji albo skali produkcji zwierzęcej. Musicie się dobrze dogadać, musicie mieć sąsiada najlepiej, z którym się dobrze znacie. Oglądaliście samych swoich, to wiecie, że nawet i z sąsiadem da się o miedzę tak naprawdę na wiele, wiele lat i pokoleń się pokłócić, no nie? Więc bardzo dobrze to przemyślcie i to, co ja Wam polecam, to przede wszystkim, żebyście w ramach tych wniosków grupowych dobierali się w gospodarstwa o podobnym rozmiarze. No bo pomyślcie sobie, że na przykład jest trzech rolników po 40 hektarów, razem 120, każdy ma ten sam udział i u niego wyjdzie po te 200 tysięcy i 80% refundacji. No bo tak naprawdę to wszystko ma sens i te trzy gospodarstwa po 40 hektarów, one też mają zdolności inwestycyjne, żeby na przykład maszynę do striptila razem kupić, załóżmy 4-metrową, poza wnioskiem jakiś używany duży ciągnik sprowadzany na przykład, no i że tak powiem ładne odejście od orki do bezorki, na rzecz dopłaty do bezorki, można w takim przypadku uzyskać. A drugi obszar to jest obszar punktowy, czyli ten wniosek polega na tym, żeby jak najwięcej rolników razem kupiło jak najsensowniejsze maszyny z wielu obszarów i tam jest sporo pułapek, w szczególności w zakresie doboru maszyn związanych z na przykład prasami, owijarkami i całym tym też takim obszarem zielonkowym, że tam nie myślimy szczególnie słomą, tylko bardziej utrwałymi użytkami zielonymi. Tam przejrzyjcie sobie bardzo dokładnie pytania i odpowiedzi na stronie ARiMR, żeby Was też na przykład firma doradcza nie wpuściła w manowce, żeby wziąć tylko zaliczkę, no bo to jest inna bardzo ciekawa sprawa, że ze względu na to, że mamy duże zainteresowanie i w praktyce, nie wiem, może 10-15, w zależności od tego, ile wniosków będzie złożone, w najlepszym przypadku tak naprawdę, nie wiem, co piąty, co siódmy dostanie dotację, w najgorszym wypadku na przykład co dziesiąty albo co dwunasty dostanie tą dotację, no nie? Żeby spróbować rozmawiać z firmą, której zależy i która ma jakieś kompetencje oprócz dokumentacji na tym sprawnym i sensownym doborze maszyn z uwzględnieniem tych pytań i odpowiedzi na stronie ARiMR. Bo to jest tak, że jak jest duże zainteresowanie, dużo wniosków, liczą się punkty, prawda? Możecie mieć najwspanialej opisany wniosek, ale jak on nie będzie wymyślony na etapie tych punktów, no to tak jakby on nawet nie dostanie się w tej kolejce do oceny, co na pewno niektórzy doświadczyli teraz przy tym ostatnim dawnym naborze na modernizację, gdzie było około 11 tysięcy chętnych tak naprawdę na ten nabór. Lista tych maszyn jest bardzo długa. Tak, lista jest fantastyczna. To mi się bardzo podoba też, bo w praktyce jeśli coś nie jest ładowarką teleskopową, ciągnikiem lub kombajnem lub przyczepą do zboża, to tak naprawdę tutaj jest jako koszt kwalifikowany. Większość takich rzeczy. Tam jeszcze myślę, że trochę producenci ziemniaka są delikatnie poszkodowani po prostu, ale ten katalog kosztów kwalifikowanych jest bardzo dobry i bardzo szeroki. Przez co w praktyce każdy rolnik, który może skorzystać z tego programu, powinien, bo tak jakby te wymogi są
Świetne. No i też tutaj można powiedzieć, to jest o tyle dobrze wymyślone na fazie administracyjnej, że to są maszyny, które udało się zakwalifikować tak naprawdę do budżetu związanych z Zielonym Ładem, czyli nie są jakieś takie rzeczy, które są czasem na rolnikach wymuszane z oporem rolników, tylko rzeczywiście udało się stworzyć coś, że tak jakby zwiększamy ochronę środowiska w rolnictwie, dajmy środki na nowe rozsiewacze, nowe opryskiwacze, tak, żeby to gdzieś miało proste, bezpośrednie przełożenie i żeby te fundusze przekazywane zostawały też w jak największym stopniu w kieszeniach rolników, a niekoniecznie w różnych firmach i różnych podmiotach związanych z przekładaniem dokumentu na dokument. Tak naprawdę. I w związku z tym, że to zainteresowanie jest duże, sytuacja jest taka, że w praktyce ileś rolników, nawet można powiedzieć dziesiątek tysięcy rolników, zapłaci za przygotowanie wniosków, często źle przygotowanych, niektóre firmy bardziej się nastawiają na to, aby żyć z zaliczek niż z samego rozliczania projektów. Więc rolnicy, ocencie, czy ta firma, z którą współpracujecie, ona się na tym skupia, no bo tak naprawdę, jak sami sobie możecie policzyć prostą matematyką, jak 1 na 10 dostanie, no to tych 9 zapłaci za przygotowanie wniosku, poświęci czas i tych środków nie otrzyma, ale z drugiej strony jest tak, że gra jest warta świeczki, bo te warunki wsparcia są naprawdę rewelacyjne, one są mało wiążące i co jest bardzo ważne, jak dostaniecie te środki, załóżmy za rok czy za dwa będzie podpisana umowa i będzie realizacja, pamiętajcie o tym, żeby spisywać harmonogram używania maszyn, bo za to będzie potencjalnie bardzo duża kara, że na jakiejś kontroli nie będzie tego dokumentu, jak wy te maszyny wspólnie użytkujecie, no i może być problem, plus jeszcze będzie wymagane przejście przez szkolenie z ochrony środowiska, ale tutaj już sugeruję zwrócić się do swoich lokalnych ośrodków doradztwa rolniczego, które pewnie niedługo będą takie wdrożenia wszkalać. Więc tak jakby nie, historia się nie kończy na samym pozyskaniu środków, tylko ta historia się często dopiero rozpoczyna, nie? I te wszystkie jakieś dodatkowe pułapki czyhające. Tak jest, bo później wszelkie zobowiązania, o tym też trzeba będzie pamiętać, a będą one trochę specyficzne. Nabór potrwa miesiąc. Tak, więc dobrze, tak. Że to będzie miesiąc, a nie kto pierwszy, ten lepszy. Tak, tak, tak. Istnieją takie warunki, które, jakby to powiedzieć, wspomagają to, żeby było warto się śpieszyć po prostu, bo nabór nie będzie zamykany przedwcześnie, nie zostało to przewidziane na etapie legislacji, więc wciąż sporo rolników myli ten nabór z naborem na rolnictwo 4.0. On się nie skończy przedwcześnie, nie ma podstawy prawnej, nie ma tak jakby rozporządzenia, nie ma ścieżki formalnej w ogóle, żeby to wyszło z ministerstwa, za RIMR-u i tak dalej, żeby ten nabór przedwcześnie skończyć, ale pamiętajcie, że jeśli będą te same ilości punktów, to będzie tak, że kwota, rozmiar gospodarstwa mogą mieć znaczenie w takim przypadku i chodzi o to, że jeśli mamy w tym naborze na ochronę środowiska dużo więcej rzeczy, za które możemy dostać punktację, nie? No to tych kombinacji punktów jest dużo, dużo więcej i rzadziej będzie się zdarzało, że tak naprawdę hektary czy środki będą miały znaczenie, no bo jak mamy trzy kryteria, a na przykład 6 czy 7 kryteriów, to tych kombinacji jest dużo, dużo więcej, ile może być różnych wypadkowych punktowych. One wciąż mogą mieć znaczenie, ale będą miały najprawdopodobniej mniejsze znaczenie niż miało to w przypadku rolnictwa 4.0, gdzie naprawdę te kwoty miały ogromne znaczenie. Po prostu jak te wnioski były oceniane, co do ich kolejności.